Dzień dobry, wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Bardzo miło mi gościć Was wszystkich ponownie na moim kanale. A dziś zapraszam na planowanie tygodnia. Tego jeszcze u mnie nie było. Wy to oglądacie na koniec tygodnia trzeciego, a ja zaplanuję swój tydzień trzeci, czyli trzecia tygodniówka października. Nie przygotowałam sobie stempli, dlatego wszystko będzie trzeba napisać ręcznie. Czyli przede wszystkim ten mały kalendarzyk. No i oczywiście, że nie mam też najważniejszej mojej rzeczy. A mam, tylko muszę wstać oczywiście. Linijki. Nie mam pojęcia, gdzie mi się podziała ta mała linijka, taka żółta. No gdzieś tu pewnie jest, ale tu jest teraz tak dużo rzeczy, że po prostu nie jestem się w stanie w tym tygodniu ani tutaj jakoś zorganizować, ani ogarnąć w tym pokoju. Dobra, no to zaczynajmy tygodniówkę i zacznijmy ją od tej strony lewej, czyli nie tą stroną, czyli od zapisania, który to jest jednakże tydzień. A tydzień mamy, znaczy mieliśmy, no u mnie ma, będziemy mieć, tak? Tydzień 42. Moje tygodniówki są takie same. Ja nie wymyślam, nie zmieniam, bo one mi się sprawdzają, a sprawdzają mi się od tego momentu, kiedy używałam 2, 4, 6, kiedy używałam tego planera od Devangari i on jakościowo jako zeszyt to mi się nie podobał. On się bardzo zużył w porównaniu do innych planerów moich, takich, które miałam przez dłuższy czas, to tam się bardzo zużyła okładka. No teraz mam ten planer od Oli Budzyńskiej. Kiedyś bym powiedziała, że od Pani Swojego Czasu, ale już teraz to nie jest Pani Swojego Czasu, tylko chyba kreatywna pracownia Budzyńskiej. Te planery były w sprzedaży chyba na początku roku. W przedsprzedaży, tak, bo jakby takiej regularnej sprzedaży nie było, była tylko przedsprzedaż. I ja sobie tam oczywiście go zakupiłam. To jest chyba, no, ja jestem do niego przyzwyczajona, to więc ja nie jestem też jakby obiektywna już teraz. Dla mnie po prostu ten planer jest najlepszy, tak? Ma najlepszy papier, najlepszą okładkę, taką no, nie niszczącą się za szybko. Dlatego dla mnie ten planer jest po prostu najlepszy. Narysuję jeszcze sobie, kiedy mam linijkę, to narysuję sobie jeszcze moje wykresiki. Tylko muszę poszukać dziesiątki tego, to nie chcemy, nie? Chcemy, żeby to było tak, że tu jest 10, 8, 6, 4, 2 i 0. Więc tu będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Ja tutaj na tych wykresach mierzę sobie kroki i sen. Ja lubię wykresy, bo ja po prostu wtedy wszystko od razu lepiej widzę, nie? Dlatego niedziela, sobota, piątek, czwartek, środa, wtorek i poniedziałek. Dlatego ja wolę mieć to na wykresach. Nie wiem, czy ja za daleko nie wjechałam i czy mi się tutaj teraz kalendarz zmieści, ale no mam nadzieję, że mi się zmieści. I tutaj jest tak samo. Od 2, czyli od 0, tak? 4, 6, 8 i
10 tysięcy kroków to już dawno mi się nie udało zrobić, ale no dobra, niech będzie, że do 10 tysięcy. No i teraz wyciągam moje naklejeczki i zaczynam planowanie. Nie mam też pincety oczywiście, bo musiałam trochę tutaj odsunąć wszystko na bok, więc bardzo wielu rzeczy nie mam. Nie mam po prostu na biurku, więc to jest niepotrzebne. To jest mi potrzebne, to jest mi potrzebne. Nie, to nie. To jest mi potrzebne. Może to. Trackery. Dni tygodnia. To też zostawmy. A gdzie się podziały dni? Gdzie się podziały nazwy? Czyżby mi zginęła. Ojej. A gdzie to mi zginęło? Zginęły mi nazwy dni tygodni? O nie, 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 nie zginęły. No dobrze, no to zacznijmy od numerków. Jakoś strasznie jestem zgubiona. 14 to będzie poniedziałek. 15, 16, 17, 18, 19 i 20. I teraz można sobie zaznaczyć, jaki to jest dzień. Tygodniówki robi się bardzo szybko, szczególnie jak nie trzeba za dużo pisać, nie? Jak większość rzeczy jest taka, że można ją nakleić, no to wtedy te tygodniówki idą bardzo szybko, szczególnie u tych osób, które mają te tygodniówki takie same, nie? To u mnie to już ja nie muszę się zastanawiać, jak to będzie wyglądało. Wiecie, jaki to będzie układ, jaki coś tam, więc mi to idzie naprawdę szybko. Jedzonko. No a tutaj, jak mówiłam, sen. I kropki. I ja staram się wypełniać to na bieżąco. Natomiast nie mówię, że zawsze mam to wypełnione na bieżąco, bo to by było kłamstwo, nie? Tu przyklejam sobie zadania i tutaj pod tymi zadaniami będzie lista tych zadań. A tu przyklejam sobie dodatkowe trzy trackery, w których monitoruję branie leków. Dzień bez fajki. No i joga. No i teraz można sobie napisać. Nawet udało mi się to prosto przykleić, nie? I dzień bez fajki. Ok, tutaj natomiast mamy, gdzie jest ta moja jedynka? Tutaj natomiast mam mały kalendarz. Już tak się przyzwyczaiłam, że od pierwszego się zaczęło, nie? Tak. Że zawsze go mam.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 dni ma październik? Tak. No i to będzie tydzień trzeci, czyli od 14 do 20. No i teraz planowanie odbywa się zawsze tak samo. Na początek zapiszę sobie, że 17 ma urodziny Kasia. I jeszcze mogę dopisać z takich rzeczy, że tak powiem, ogólnych. To mogę zaznaczyć we wtorek live u Tosi. 19:30 Tosia live. I to jest live dla wspierających. A jeszcze nie wiem tylko, czy mam to zapisane tu. Tak, 9 w środę. 9 w środę są rozdziały. Nie 9, tylko 16. W środę to były rozdziały. 21. Rozdziały u Kasi. Rozdziały u Kasi Kędzierskiej. Tu jeszcze potrzeba nam jest jednej małej naklejeczki pod tytułem notatki. No i przydałoby się teraz coś fajnego, coś może ozdobnego. I tutaj mamy trzy takie kropelki. Fantastyczne są te krople. Bardzo mi się podobają. Tutaj może do jedzonka. Nie mamy jedzonka, ale mamy kubeczek z kaweczką. Bardzo jest potrzebna pincetka przy tych naklejkach, bo one są niektóre takie maleńkie. Ok. I tutaj na dole, jak już mam, to nie zawaham się użyć. Na dole przykleję sobie ten ozdobny pasek. Ok. I myślę, że to by było, jeśli chodzi o ozdobniki, wszystko. Może jeszcze te kwiatki sobie tutaj zapodam. Te kwiatki, tak jak mówiłam, one są takie malowane. Znaczy, no nie są malowane, ale wiecie, wyglądają jakby były malowane. Bardzo mi się podobają naklejki w tym miesiącu. Te fiolety robią na mnie wrażenie, że tak powiem. Ja bym tak mogła pół dnia, nie? Tak mogłabym siedzieć i dokładać, i dokładać. I dokładać. Dobra, tu jeszcze tego małego kwiateczka i jeszcze może motyleczka. Motyleczka może tutaj, nie? Ta strona jest u mnie zawsze bardziej zdobna niż ta lewa. Dlatego, że na tej lewej to ja też muszę zapisać, mieć miejsce do zapisania tego, co ja mam zrobić, tak? No to wiecie, dobrze by było, żeby tego miejsca trochę tutaj było, nie? Do tych moich zadań. Nie będę z Wami wypisywać tych zadań, bo one są... To jest mój planer prywatny w dużej mierze, więc wiecie, tutaj wpadają różne rzeczy takie prywatne, więc
Jej tak potem gdzieś tam widać, bo ja tak zbytnio nie zasłaniam tego, co się w tym planerze dzieje, nie? Ale, że tak powiem, no od czasu do czasu zasłaniam, więc tutaj akurat nie było nic takiego, co trzeba by było jakoś specjalnie zasłaniać. No i teraz wszystkie te rzeczy, które sobie tutaj wypisuję, tak wiecie, bez ładu i składu, to przepisuję sobie potem stąd do dni, tam gdzie ma być to zrobione. No i jak widzicie, ja nie robię tego za bardzo. W czwartek byłam na kolacji rocznicowej, więc nie ćwiczyłam. W piątek nie ćwiczyłam, ale dziś ćwiczyć będę. A dziś jest sobota. Jak widzicie, nie za bardzo i nie za często to, znaczy nie robię tego codziennie, co mnie bardzo denerwuje, bo potem muszę to, no to jest akurat łatwe, nie? Te trackerki, no bo to mam w telefonie, to wiem, tak? No to jest łatwe do zrobienia. Podobnie jak to już mogę wykreślić, to było najgłupsze wyzwanie rozwojowe, w jakim próbowałam brać udział, a tu nie ćwiczyłam. Tu nie byłam w kinie. Tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. I zostaje niedziela, a tutaj zapisałam sobie zamiast jedzenia, to zapisałam, jak ma wyglądać art journal, na który zapraszałam Was wczoraj. Tak, wczoraj oglądałyście art journal Halloweenowy. No dobra, no to tak wygląda moja tygodniówka. Tygodniówka to jest bardzo prosta sprawa. Naprawdę to tam wystarczy 10-15 minut i tygodniówka jest zrobiona. I teraz jak będzie wyglądać, bo już jak będzie wyglądać dalsza część planowania na kanale. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, a wyglądać ona będzie następująco. Następny live, jaki przewiduję, to jest live na temat odkładania, czyli jak nie odkładać. Potem planer versus kalendarz. No i potem mam dwa takie tematy, trochę z planowania, a trochę nie z planowania, ale one jakby wpływają bezpośrednio na to, jak jesteśmy zorganizowane i czy w ogóle jesteśmy zorganizowane. I czy przypadkiem nie jest tak, że zbyt dużo mamy w głowie tak zwanych gównoburz, które nam w różnych rzeczach przeszkadzają, między innymi w organizacji. No to na tym się skupimy, bo metody jakby no wszystkie przerobiłyśmy, więc nie ma do czego wracać. Znaczy jest jeszcze parę metod takich, z którymi możecie się spotkać w literaturze, ale one po prostu nie występują w życiu codziennym, więc to bez sensu gadać o tym. No a potem może skupimy się, porozmawiamy o błędach w realizacji albo w błędach nierealizacji, dlaczego nie realizujemy, choć mamy zaplanowane, dlaczego u mnie na przykład jest porzucone wyzwanie, no bo ja porzucam różne rzeczy, próbuję czegoś, coś mi nie wychodzi albo coś jest dla mnie nieodpowiednie i uważam, że to jest głupie, więc to porzucam, no po co to ciągnąć w nieskończoność. Bez sensu, nie? No właśnie. I o tym porozmawiamy w następnych filmach, ale będziemy też oczywiście planować. Będziemy planować potem listopad i będziemy planować grudzień i będziemy się skupiać na tych zadaniach kwartalnych i potem zrobimy porównanie, podsumowanie kwartału. No a potem płynnie przejdziemy do planowania nowego roku. Ja zostaję oczywiście tutaj, tak, w tym planerze, bo tutaj jeszcze jakieś 10 do 15 kartek tylko zużyję na te kolejne 2 miesiące, no i wtedy mogę zacząć planować nowy rok. Oczywiście te plany ja już mam dawno spisane, co ja bym chciała w przyszłym roku robić, na przykład tutaj na kanale, to ja już mam to dawno spisane, tylko no nie ułożone w planerze, nie podzielone na miesiące, tak? Chociaż styczeń już tak trochę w głowie mam, ale dalej jeszcze nie. No okej, okay. No to na dzisiaj wszystko, tak wygląda tygodniówka, zapraszam serdecznie.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Jeśli ktoś nie ma naklejek, no to wystarczy napisać numerki dni tygodnia i już tygodniówka jest. No to papatki, żegnam się z wami. Zostawcie jakiś ślad po sobie tam na dole. Do zobaczenia, pa!